Ledwo ochłonęliśmy ze świątecznej nirwany, a tu już bolesny powrót do rzeczywistości. No nie taki bolesny bardzo, bo można powiedzieć, że triumfalny przyjazd pana Donalda Tuska na przesłuchanie do prokuratury. Widać było, że tego triumfalnego przejazdu inspirowały opis wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. No, tu proposią gardę, Donald Tusk dobrze się zapowiada, ale jeszcze nie tak dobrze, żeby tutaj takie porównania były usprawiedliwione. No i jeden mankament oczywiście przy tym porównaniu, że jak wiadomo, Pan Jezus wjechał do Jerozolimy na oślicy. Złośliwi mówią, a Donald Tusk pieszo szedł, złośliwi mówią, że niepotrzebnie się fatygował, bo mógł jechać na oślicy. Złośliwych nie brakuje i wskazywali nawet imiennie aż dwie oślice, które w orszaku tam były prowadzone w osobie pani Ewy Kopacz i posągowej pani Kidawy Błońskiej, Małgorzaty. No, gdyby Donald Tusk dosiadł którejś z nich, to niewątpliwie ten cały przejazd byłby jeszcze bardziej triumfalny, a gdyby jeszcze pani Krystyna Janda, która tam apelowała o takie serdeczne powitanie Donalda Tuska, rozłożyłaby się przed nim w kształt dywanu czerwonego. O, nic dziwnego, że się stęskniła za Donaldem Tuskiem, zwłaszcza kiedy się zważy, jakie alimenty straciła. No to ten przyjazd byłby bardzo triumfalny. Proszę Państwa, no nie ma rzeczy doskonałych, więc tu pewne niedopatrzenie, ale ta pani, która tam organizuje, no ma taką firmę, która organizuje wszystkie eventy Platformy Obywatelskiej, na pewno się podciągnie i wszystkie takie rzeczy na przyszłość wykorzysta, kiedy Donald Tusk będzie na białym koniu przyjeżdżał. No widać, że nasza złota pani ma wobec, zwiąże z nim pewne plany, proszę Państwa, ale Donald Tusk na razie tylko delikatnie skrytykował bieg wydarzeń w naszym nieszczęśliwym kraju, wyraził swoje wysokie niezadowolenie. No to pewnie zapowiada kontynuację kombinacji operacyjnej, ale na razie skupmy się na prokuraturze. Otóż Donald Tusk został przesłuchany na okoliczność porozumienia, jakie zawarła służba kontrwywiadu wojskowego z rosyjską FSB zaraz po katastrofie smoleńskiej. Jedną z wysokich umawiających się stron był pan generał Nosek, który w następstwie czego został z tego stanowiska szefa służby kontrwywiadu wojskowego usunięty, jak to mówiono w kołach wojskowych, chwytem za nosek został wyprowadzony. No i Donald Tusk właśnie w związku z tym był przesłuchiwany, proszę Państwa. Oczywiście szczegółów tego 8-godzinnego przesłuchania nie znamy, bo to są bardzo tajne sprawy specjalnego znaczenia, no ale tego i owego można się domyślać z deklaracji, z oświadczenia Donalda Tuska złożonego już po 8-godzinnym przesłuchaniu, że miało ono charakter wybitnie polityczny. Możemy się domyślać, że pytano Donalda Tuska o niewygodne sprawy, mianowicie czy o tym porozumieniu wiedział, a czy nie daj Boże jeszcze je nakazał, czy na nie pozwolił. Na szczęście już przy komisji sejmowej badającej aferę Amber Gold mogliśmy się nauczyć, znaczy wszyscy przyszli przesłuchiwani, mogli się nauczyć, jak należy odpowiadać na takie polityczne, niewygodne pytania. Nie wiem, nie pamiętam, panie Tusk, czy był pan premierem rządu Rzeczypospolitej. Nie wiem, nie pamiętam.
pamiętam. O, i to w ten sposób wiedza naszej niezależnej prokuratury może być bardzo wydatnie wzbogacona. No, w obronie Donalda Tuska odezwał się sam Włodzimierz Cimoszewicz. Przypomnę, że miał pseudonim operacyjny Karex. No, więc skoro takie wybitne osobistości się odzywają przy takich okolicznościach, to widać, że poruszone są moce niebieskie, ziemskie i piekielne nawet, bo rozumiem, że pan Włodzimierz Cimoszewicz reprezentuje w naszym nieszczęśliwym kraju moce piekielne. On z porządnej ubeckiej rodziny, więc te tradycje podtrzymuje jak najbardziej. Karex i tak dalej. Miał się schować do Kalinówki, ale widać, że ciągnie wilka do lasu natura i jak tylko sygnał znajomej trąbki wzywa do powrotu, to wynurza się z tych leśnych ostępów, no i tam do resortowej stokrotki w dyrdy pędzi i zeznaje, co tam mu oficer prowadzący nakazał. Proszę Państwa, no widać wyraźnie, że z jednej strony pan prezes Jarosław Kaczyński realizuje swój priorytet polityczny wytarzania Donalda Tuska w Smole i w Pierzu, ale Donald Tusk też ochraniany mocną ręką naszej złotej pani nie bardzo sobie to bierze do serca. Zresztą zwrócił uwagę, że gdyby sprawy przybrały jakiś bardziej niekorzystny dla niego obrót, to przypomniał, że jego stanowisko objęte jest bezwarunkowym immunitetem, w związku z tym do żadnej tu niezależnej prokuratury nie musi się stawiać, a jeżeli się stawił, to prawdopodobnie tylko dlatego, że to stawiennictwo w niezależnej prokuraturze na przesłuchanie zostało połączone z tym triumfalnym wjazdem do Warszawy. Kogóż tam nie było, proszę Państwa, i Grzegorza Schetyny nie było, natomiast był aferzysta, ten cały malwersant, pan Mateusz Kijowski, no i ten nawet muzykant, który tam przygrywa do kicania w obronie demokracji, a oskarżany jest o handel kobietami, które tam sprzedawał do włoskich i innych burdeli. No widać, że demokracja ma tęgich obrońców, a tam w Orszaku na pewno wybitni reprezentanci praworządności też maszerowali. Nie zauważyłem, czy była pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani Małgorzata Gersdow, ale właściwie jako asystentka Mateusza Kijowskiego i tego muzykanta, to bardzo by się tam przydała, no bo od razu by to wzmocniło szeregi obrońców demokracji. Proszę Państwa, ale Grzegorza Schetyny nie było, za to był pan Stefan Niesiołowski, jedyny spośród polityków, który ma sądowe zaświadczenie o tym, że nie ma ubeckich protektorów. No, a to znaczy, że z innymi to nie jest sprawa pewna. No, ale w każdym razie z jednej strony, jak powiadam, Jarosław Kaczyński próbuje realizować swój priorytet polityczny, a z drugiej strony Donald Tusk próbuje to zdyskontować. Wyobrażam sobie, co to będzie, jak będzie się zbliżał termin wyborów prezydenckich w naszym nieszczęśliwym kraju. Prokuratura coraz częściej będzie wzywała Donalda Tuska na przesłuchania. Być może nawet komisja ta w sprawie Amber Gold badająca wszystko. O, to tam już będą, rozumiem, że nie tylko na białym koniu, ale w rydwanie zaprzężonym przez rozmaite klacze i oślice. Och, to będzie widok zobaczyć i umrzeć, proszę Państwa. Jeszcze tylko brakuje tego, żeby płaszcze kawalerowie Orderu Orła Białego, a przynajmniej kawalerowie Orderu Krzyża Zbolałego rzucali na drogę, którą Donald Tusk będzie się udawał na przesłuchania do prokuratury czy do Sejmowej Komisji.
Proszę Państwa, kiedy tak rozpamiętujemy te wszystkie wydarzenia podniosłe, warto zwrócić uwagę jeszcze, że termin przesłuchania Donalda Tuska został wyznaczony, nie wiem czy specjalnie, czy przypadkowo, ale w Wigilię urodzin Adolfa Hitlera. No więc to nie ma przypadków, są tylko znaki. Widać wyraźnie, jaki rewizor z Pieterburga tutaj do nas przyjechał. Proszę Państwa, no a to dlatego, żeby nie padło na Donalda Tuska podejrzenie, że tym uroczystym przejazdem chce przykryć obchody rocznicy powstania w getcie warszawskim, to przypiął sobie żonkila z żółtego, którym wyróżniają się w Polsce tego dnia sympatycy powstania w getcie warszawskim. No więc to widać, że Donald Tusk obstawia na wszystkie możliwe kierunki. A tymczasem, kiedy tu już cichną echa triumfalnego przejazdu Donalda Tuska, mamy 30-minutowy strajk sędziów. Otóż sędziowie zdejmują na 30 minut, postanowili zdjąć togi. No ciekawe, czy pod togami coś mają jeszcze, czy też to jest taki striptiz w proteście przeciwko łamaniu zasad praworządności. No, któż jakby tak nic nie mieli pod tymi togami, to dopiero by to mogło robić wrażenie, tak jak striptiz carycy Leonidy w nieśmiertelnym poemacie Janusza Szpotańskiego Caryca i zwierciadło, kiedy caryca Leonida zrzuca z siebie szaty, natchniony poeta woła, któż widok ten opisać zdoła, Fiedin, Simonow, Szołochow, ach, któż w ogóle go wytrzyma? Więc takie strajki sędziowie, gdyby urządzili, to dopiero by przeszły do historii walki o praworządność, a to 30-minutowe zdjęcie. Tuk, no cóż, no dobre i dobra psu i mucha, jak powiadają, ale myślę, że warto się trochę bardziej przyłożyć do walki o praworządność, trochę bardziej się poświęcić dla praworządności ludowej. Proszę Państwa, tymczasem, kiedy to wszystkie tutaj te wydarzenia zachodzą, trwa zatapianie złowrogiego ministra Macierewicza, na co zwrócił uwagę trzeci bliźniak w osobie Ludwika Dorna. Ludwik Dorn chociażby z tego powodu, że jest, w każdym razie był uważany za trzeciego bliźniaka, coś tam musi wiedzieć. No i zatapianie, jeżeli on mówi, że rozpoczęło się zatapianie złowrogiego Antoniego Macierewicza, to chyba wie, co mówi. O, warto się zatrzymać chwilę nad tym, bo złowrogi Antoni Macierewicz już od dawna był solą w oku dla Salonu, to znaczy od 4 czerwca 1992 roku, kiedy to przekazał Sejmowi informacje o konfidentach UB i SB w strukturach władzy państwowej. W Salonie wywołało to taki wstrząs, że aż się to przełożyło na literaturę. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie wydrukowała wiersz Wisławy Szymborskiej pod tytułem Nienawiść, gdzie tam natchniona poetessa pisała o bystrych oczach snajpera, przypisując najwyraźniej tę bystrość Antoniemu Macierewiczowi złowrogiemu. No i funkcjonariusze drobniejszego płazu poszli tym tropem i jeden przez drugiego zaczęli później nieubłaganymi palcami dźgać złowrogiego Antoniego Macierewicza w chore z nienawiści oczy. A jakby tej nauczki złowrogiemu Antoniemu Macierewiczowi było za mało, to wkrótce przystąpił do rozwiązywania wojskowych służb informacyjnych. No, a teraz jako tych wojskowych służb informacyjnych oficjalnie nie ma, ale ta nieoficjalna nieobecność jest tylko wyższą formą obecności, bo
agentura liczna, rozbudowana przecież pozostała i doskonale pamięta, komu zawdzięcza uplasowanie w kluczowych miejscach życia publicznego, no i komu zawdzięcza status materialny, w związku z tym jest dyspozycyjna i karna. A niezależnie od tego złowrogi Antoni Macierewicz jako minister obrony narodowej zainicjował w naszej niezwyciężonej armii kurację przeczyszczającą. Proszę Państwa, nic zatem dziwnego, że i przez salon, i przez naszą niezwyciężoną armię złowrogi minister Macierewicz jawi się jako pierwszy kandydat do zatopienia. No, ale dlaczego Jarosław Kaczyński też go chce zatopić? No to by wymagało wyjaśnienia ten fenomen, dla którego Jarosław Kaczyński, prezes, znalazł się po tej samej stronie, co salon i co generalicja nasza z naszej niezwyciężonej armii. Myślę, że można wskazać na kilka przyczyn. Po pierwsze, że złowrogi Antoni Macierewicz może zostać poświęcony przez prezesa Kaczyńskiego na ołtarzu jakiegoś zgniłego kompromisu z naszą niezwyciężoną armią. No taki kompromis to tam pewnie długiego żywota by nie miał, ale no cóż, tonący brzytwy się chwyta. Proszę Państwa, to byłby pierwszy powód. Drugi powód wydaje mi się, że znacznie taki głębszy. Chciałbym go przypomnieć. Otóż pan złowrogi minister Macierewicz tam był oskarżany przez generała Polko między innymi, że dopieszcza żandarmerię, a zaniedbuje dopieszczanie generalicji. O, to poważne uchybienie, poważny błąd, gorszy niż zbrodnia. No i mogło to zrodzić. Takie oskarżenia mogły zrodzić w sercu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego rozmaite podejrzenia, podobne do tych, jakie caryca Leonida przedsięwzięła w stosunku do marszałka Greczki. Chce wpełznąć gad na carski tron. No to jest, to byłby drugi powód, no a trzeci, że naczelnik państwa może być tylko jeden, na co wskazywałem już poprzednio. Proszę Państwa, to zatapianie ministra Macierewicza może mieć konsekwencje, dlatego że jeśli prawdą jest to, co utrzymuje Leszek Miller, który też coś tam przecież w polityce musi wiedzieć, że złowrogi Antoni Macierewicz ma swój elektorat, no to gdyby doszło do zatopienia złowrogiego ministra Macierewicza, to ten elektorat mógłby się od Prawa i Sprawiedliwości odwrócić. A ponieważ nadwyżka głosów w Sejmie, jaką dysponuje Prawo i Sprawiedliwość, to jest, zdaje się, 5 posłów, no to taki ubytek mógłby doprowadzić do utraty większości przez rząd Beaty Szydło, a w konsekwencji doprowadzić do gwałtownego załamania całej dobrej zmiany. W tej sytuacji widzimy, że przesilenie polityczne nawet bez fatygowania ani naszej niezwyciężonej armii, ani Komisji Europejskiej mogłoby zostać wykonane rękami samego pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w podobny sposób, jak to miało miejsce w roku 2007, kiedy to prezes Kaczyński, trochę zaniepokojony dalszym pozostawaniem w koalicji rządowej i w rządzie Romana Giertycha i Andrzeja Lepera, co niewątpliwie ich politycznie wzmacniało, rozwalił tę koalicję i doprowadził do dymisji rządu i zmiany na stanowisku lidera politycznej sceny, co dało w Polsce w konsekwencji dwukadencyjne prawie rządy Donalda Tuska, obecnie przesłuchiwanego przez niezależną prokuraturę. Widzimy, że pan prezes Jarosław Kaczyński, mamy tutaj w tej supozycji potwierdzenie podejrzenia, że
pan prezes Jarosław Kaczyński wprawdzie jest wirtuozem intrygi, ale takim, który na końcu potyka się o własne nogi.